Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 30 listopada 2023 roku rozpoczął się COP28, tegoroczny szczyt klimatyczny, który potrwa jeszcze do 12 grudnia. Szczyt, w którym przedstawiciele 198 państw, które podpisały ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, spotykają się, aby podejmować różne decyzje właśnie w tym zakresie. Ten szczyt od wielu miesięcy budzi spore emocje. Zresztą jak praktycznie każdy szczyt COP, ten szczyt klimatyczny różnego rodzaju kontrowersje wzbudza. Tutaj oczywiście dodatkowe emocje wywołuje fakt, że odbywa się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czyli w kraju, który jest jednym z największych na świecie producentów ropy i gazu. Szczytowi COP28 przewodniczy sultan Ahmed al-Jaber, który jest dyrektorem generalnym Abu Dhabi National Oil Company, czyli państwowej spółki paliwowej, która produkuje dziennie około 4 milionów baryłek ropy, a plany ma całkiem ambitne, jeżeli chodzi o dalszą, dalszą ekspansję. No i tutaj też warto podkreślić te wypowiedzi sułtana Al-Dżabera, który podkreślał wielokrotnie, że, że trzeba przede wszystkim mówić o jeżeli chodzi o wycofywanie paliw kopalnych, o dużej odpowiedzialności, dużej odpowiedzialności. Co więcej, na tym szczycie padły znacznie, znacznie poważniejsze zarzuty ze strony sułtana dotyczące właśnie no, tego trendu do likwidacji chociażby kopalń do Ograniczeniu wydobycia węglowodorów do przechodzenia chociażby na elektro, elektromobilność. I tutaj warto zacytować te, te słowa jeszcze sprzed sprzed szczytu, sprzed jego rozpoczęcia, bowiem 21 listopada bieżącego roku sultan Al-Jaber przekonywał, że jego zdaniem nie ma żadnych dowodów naukowych, które wskazywałyby na to, że rezygnacja z paliw kopalnych jest konieczna, aby ograniczyć globalne ocieplenie o do 1,5 stopnia Celsjusza, a powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej. To bardzo twarde tutaj stanowisko, miał także zresztą powiedzieć, że stopniowe wycofa, wycofywanie paliw kopalnych nie pozwoli na żaden zrównoważony rozwój, chyba że jego zdaniem, to użył takiego ciekawego porównania, chcemy zabrać świat z powrotem do jaski. To są słowa sułtana Al-Dżabera, to jest, to jest cytat. I niewątpliwie to wywołało ogromne kontrowersje już na samym wstępie, ponieważ spora część tak zwanego kolektywnego zachodu, która jest pod wielkim wpływem Stanów Zjednoczonych, bardzo mocno dąży do gwałtownego zakończenia wydobycia paliw kopalnych, do przejścia na elektromobilność, do bardzo istotnych ograniczeń w tym zakresie. Natomiast też ciekawe, że sam Sultan Al-Jaber odniósł się do zarzutów pod swoim adresem, bo nie muszę tutaj Państwu mówić, że media głównego nurtu na kolektywnego zachodu no, właściwie rzuciły się na niego i zaczęły obrzucać argumentami, począwszy od ignorancji, skończywszy na mniej, na mniej cenzuralnych argumentach. Natomiast tutaj sułtan ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich odrzucił argument, że lekceważy naukowe dowody, naukowe dowody, jak mówią media głównego nurtu na zachodzie, na zmianę klimatu. Co więcej, tutaj odniósł, zresztą był cytowany przez BBC i tam padły, padły zresztą jego takie charakterystyczne słowa, że jest w ogóle zaskoczony tymi ciągłymi i takimi powtarzającymi się próbami podważenia pracy prezydencji COP28. 8 powiedział, że jako organizatorzy szanują dorobek nauki w kwestiach dotyczących klimatu, dodał, że wierzy w naukę, to czy, cytat, wierzę w naukę, nie kwestionuje wyników badań w tej dziedzinie, natomiast w żaden sposób oczywiście nie, wy, nie wycofał się ze swoich słów i powołuje się na na, w swoich opiniach Sultan Al-Jaber na te badania naukowe, które wykazują, że, że nie ma żadnych dowodów na to, że rezygnacja z paliw kopalnych jest konieczna do tego, aby powstrzymać, powstrzymać właśnie zmiany, zmiany klimatyczne. Natomiast na tym tegorocznej konferencji odbyły się także bardzo ciekawe inicjatywy, także w mojej ocenie bardzo silnie inspirowane przez anglosasów, no chociażby Taka inicjatywa Beyond Oil and Gas Alliance, w skrócie BOGA, taki nowy sojusz państw, które zrezygnowały z wydobycia ropy i gazu. Ogłoszono poszerzenie tego sojuszu o nowe państwa, i pierwszą. Transze wsparcia dla globalnego południa na rzecz transformacji energetycznej. No, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że, że ten sojusz działa no ściśle w interesie Stanów Zjednoczonych. On ma być swego rodzaju też pewną ofertą geoekonomiczną dla tak zwanego globalnego południa. Im silniej rozwija się grupa BRICS, im silniej Brazylia, Indie, Rosja. Chiny i Republika Południowej Afryki rozpierają się na globalnym południu, no chociażby te plany poszerzenia od stycznia 2024 roku o kolejnych sześć państw. W tym Stany Zjednoczone starają się mocniej przeciwdziałać temu, tym rosnącym wpływom grupy BRICS. Mówiłem całkiem niedawno w podcaście geopolitycznym o nowym prezydencie Argentyny, o Javierze Milei, który jest no, niewątpliwie bardzo korzystną z punktu widzenia establishmentu amerykańskiego z punktu widzenia establishmentu w Międzynarodowym Funduszu Walutowym postacią, politykiem. Natomiast tutaj także trzeba wspomnieć na ten, na ten sojusz Boga, na rzecz odejścia od paliw kopalnych, to on został utworzony na konferencji COP26, na początku zrzeszał 11 państw, teraz do niego mają dołączyć kolejne trzy, Hiszpania, Kenia i Samoa. No jak spojrzymy w ogóle na Członków tych, tych, te, te, tego sojuszu, no to generalnie nie są to jakieś wielkie potęgi w skali, w skali globalnej, no może poza Francją. Francja rzeczywiście tutaj jest takim liderem geo, geopolitycznym, ale takie państwa jak Dania, Kostaryka, Irlandia, Wyspy Marszala, Portugalia, Vanuatu, Tuvalu, Szwecja, Walia, Osobny uczestnik, nie w ramach Wielkiej Brytanii, ale po prostu jako Walia, podobnie Quebec, Grenlandia, też niesamodzielne, niesamodzielne państwa. W, w, są członkami tego, tego sojuszu. Niemniej jednak jest to bardzo silne oddziaływanie, takie dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych na te, na, na te kraje, próba jakby tworzenia jakiejś, jakiejś oferty w ogóle dla globalnego południa, ale trzeba jasno powiedzieć, że ta transformacja energetyczna, jaką proponują Stany Zjednoczone, jaką proponuje Sojusz, Sojusz Boga, jest nie do wprowadzenia w szerokiej skali na globalnym południu. No oczywiście tutaj są różnego rodzaju zapowiedzi o chociażby przekazaniu pierwszej transzy wsparcia miliona dolarów dla Kenii i Kolumbii na rzecz transformacji energetycznej, jeżeli chodzi o zmniejszenie zależności od ropy i gazu, ale przecież milion dolarów to jest kropla w morzu, i w morzu potrzeb, natomiast szybkie odejście od, od właśnie gazu i ropy no skończyłoby się na. Na dużej biedzie tych, tych państw, w mojej ocenie, na konieczności sprowadzania no, innych, że tak powiem, zasobów energetycznych, i no, mogłoby się to skończyć także różnego rodzaju blackoutami, wyłączeniami energii, ograniczeniami dostępu do, do, do energii. Tutaj te słowa zresztą sułtana który przewodniczy tegorocznemu szczytowi szczyt, szczytowi KOP o tym, że takie szybkie odejście od paliw kopalnych no, sprowadziłoby ludzkość do poziomu jaskiń, czy właśnie tutaj te kraje biedne najwięcej by na tym straciły, moim zdaniem. Warto wy, wy, wysłuchać takich, takich, takich opinii. Zresztą widzimy to, co się dzieje w Europie. To ta cała koncepcja Energiewende, niemieckiej transformacji energetycznej, którą Niemcy próbują także no, eksportować. To jest szalenie niebezpieczne i niekorzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, chociażby dla takich państw jak Polska, państw, które są no półperyferiami, tak naprawdę, jeśli chodzi o to kapitalistyczne centrum współczesnego świata. I wiemy doskonale, że takie gwałtowne odejście od wydobycia węgla kamiennego, węgla brunatnego, a jednocześnie nacisk na to, aby nie tworzyć nowych elektrowni jądrowych, będzie oznaczało ogromne uzależnienie takiej gospodarki jak Polska. Od gospodarki niemieckiej, od wysokich technologii niezbędnych w OZE, w odnawialnych źródłach energii, a jednocześnie będzie powodowało poważne ograniczenia po prostu energetyczne. Nie mam co do tego wątpliwości, że na tym będą się bogacić po prostu najwięksi, że to jest niezwykle korzystne dla Stanów Zjednoczonych, dla Republiki Federalnej Niemiec, ale już dla takich państw jak Polska jest to ogromne, ogromne zagrożenie. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny, pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.